Małżeństwo i celibat są darem, czyli jakąś łaską, którą Pan Bóg daje. Małżeństwo też jest taką łaską, bo mówi święty Paweł o małżeństwie. Każdy ma swój dar od Boga, jeden taki, drugi taki. Myśląc z jednej strony o małżeństwie, z drugiej myśląc o niezawieraniu małżeństwa. Więc tylko ci powinni, jak się okazuje, wybierać tę drogę życia, którzy mają świadomość, że są obdarowani. Ale każdy dar jest jednocześnie zadaniem. To takie, zdaje się, że Raner to wprowadza, a może to inni teologowie niemieccy, języka niemieckiego, to mówią o tym, że jest taka gra słów. Po niemiecku dar to jest die Gabe, a zadanie to jest die Aufgabe. Czyli każdy dar, jede Gabe, ist eine Aufgabe. Każdy dar jest jednocześnie zadaniem. Czyli charyzmat, inaczej mówiąc, łaska, która jest dana dla pożytku Kościoła. I ten dar jest też dany o konkretnym zadaniem. Pan Jezus dalej ciągnie, że są tacy, którzy się urodzili niezdolni do małżeństwa, są tacy, których ludzie urodzili niezdolnymi do małżeństwa, są tacy, którzy sami zostali bezżeni dla Królestwa Niebieskiego. Czyli jest to dar, którego celem jest Królestwo Niebieskie. Co to jest Królestwo Niebieskie? No to jest Chrystus jako Król i lud Boży, Kościół. I da Pan Jezus daje trzeci jeszcze tam warunek celibatu. Kto może pojąć, niech pojmuje. Czyli, że może być ktoś, kto jest obdarowany, tak jak w małżeństwie. Może kto być obdarowany darem małżeństwa, ale nie pojmuje tego, że to jest dar. Po pewnych rekolekcjach dla małżeństw, jakiś starszy pan mówi, że z każdych rekolekcji wynosił jakąś naukę, a z tych rekolekcji on wynosi to, że on ma być darem dla żony. Prawda? Że tam były trudności wielkie w tym małżeństwie, że ma być darem dla żony i że żona jest darem dla niego, co w tym wypadku nie było dla niego wątpliwości po wielu latach życia, ale miał wątpliwości, czy on był dostatecznie darem dla żony. Prawda? Więc jest darem dla małżonków. Mąż jest darem dla żony, żona jest darem dla męża i pamiętamy, że małżeństwo jest właściwie oddaniem się wzajemnym. To jest dar, który my oddajemy. Ojciec Święty w swoim artykule o prawie daru wpisanym w osobę ludzką, mówi, że w ogóle ta rzeczywistość, że człowiek może się darować drugiemu człowiekowi, jest właściwością osoby ludzkiej. To dajcie, a będzie wam dane, że właściwie zostaje po nas tylko to, cośmy oddali, jak jakiś myśliciel hinduski powiedział. Wobec tego to jest świadomość. Kto może pojąć świadomość. Więc kto nie ma świadomości, że celibat jest danym dla Królestwa Niebieskiego, to nie ma, niech nie podejmuje tej drogi, bo będzie nieszczęśliwy, tak jak będzie nieszczęśliwy ktoś, kto bez świadomości tego daru zawrze małżeństwo. Celibat jest łatwiejszy niż małżeństwo. Rzeczywistość pokazuje, jak bardzo trudno rzeczywistością jest małżeństwo. Skoro tyle jest niepowodzeń w małżeństwie, skoro są takie problemy, jak właśnie ten wewnętrzny konflikt antykoncepcji, ten wewnętrzny konflikt aborcji, to wszystko jest bardzo trudne dla nich. Takich problemów w celibacie w tej statystycznej ilości, jak w małżeństwie, nie ma. I dlatego trzeba mieć. Teraz zastanowić się, jak w celibacie mają funkcjonować te funkcje płci, a więc prokreacja, przekazywanie życia, przypomnijmy sobie te funkcje, prokreacja, funkcje podmiotowe, doznanie uczucia, prawda, funkcja więzi i funkcja znaku, oznaczania. Otóż celibat nie może pozbawiać człowieka jego dojrzałości ludzkiej. Wobec tego zastanówmy się, jak w świetle tego daru ma wyglądać funkcja tych funkcji płci. Prokreacja. Okazuje się, że nie chodzi o samo przekazywanie życia fizyczne, bowiem fizyczne przekazanie życia nie czyni nikogo dojrzalszym. Przychodzi kobieta i mówi ze łzami w oczach, czy to jest sprawiedliwe. Mam dwoje dzieci z księdzem i teraz on jest świątobliwym proboszczem, a ja jestem ta ladacznica, co się puszczała, ma dwoje nieślubnych dzieci. Moje dzieci coś się domyślają. Chłopak starszy chce popełnić samobójstwo, nie chce się uczyć, nie chce chodzić do kościoła, bo utrzymywała w tajemnicy przed dziećmi, kto jest ich ojcem, ale jako dzieci zorientowały się w tym wszystkim. Czy to jest sprawiedliwe? Można być ojcem i co z tego? Czy ta sytuacja uczyniła
powiedzmy, tego ojca tych dzieci dojrzalszym człowiekiem? Czy uczyniła go prawdziwym mężczyzną? Nie. Fizyczne ojcostwo nie decyduje o prawdziwej dojrzałości ludzkiej. To co decyduje o dojrzałości? O dojrzałości ludzkiej decyduje odpowiedzialność za przekazanie życia i za przekazane życie. I to jest tak samo u małżonków, u ludzi poza małżeństwem, bez powiedzących i w celibatariuszu. Dopiero odpowiedzialność za przekazywanie życia, odpowiedzialność za współżycie seksualne, które powinno być znakiem, to wtedy dopiero mamy możliwość powiedzenia, ten człowiek jest dorosłym, dojrzałym człowiekiem. Ale ta odpowiedzialność może być taka sama u celibatariusza i u ludzi żyjących. Czyli widzimy, że w zakresie przekazywania życia ta cecha odpowiedzialności za przekazywanie, czyli za stosunek seksualny, powiedzmy konkretnie, i za skutki, dopiero to czyni człowieka prawdziwie dorosłym. I to jest takie same i w małżeństwie, i poza małżeństwem, i w celibacie. Druga funkcja, podmiotowa. Znowu, w tej dziedzinie każdy z nas musi się troszczyć o wewnętrzną wolność. Wewnętrzną wolność od emocji i od doznań seksualnych. Wewnętrzna wolność, czyli tak rozumiana czystość. I to jest i w małżeństwie potrzebne. Bardzo ciekawie tutaj to świadectwo było. Może człowiek może zwracać uwagę na siebie, na swoje przeżycia, na swoje doznania. I padło to słowo egoizm. Ja myślę, że to jest nie tyle egoizm, chociaż rozumiem, tak się mówi. Nie, to jest koncentracja uwagi na sobie. W gruncie rzeczy ja robię coś, czego bym nie chciał robić. Sam dla siebie jestem przeszkodą. To raczej jest niedola, powiedziałbym, niż pewno każdy egoizm jest jakąś niedolą, ale człowiek jest rozdarty i to jest, tak doświadcza tego rozdarcia, że musimy zastanowić się, co jest dla nas najważniejsze. I tutaj ta czystość, rozumiana jako wolność wewnętrzna od potrzeby doznań, czyli swoje potrzeby, prawda, i od potrzeby uczuć, też jest, no, te uczucia są bardzo zniewalające kobietę. No, mąż przychodzi zasmucony, bo jego żona kocha się w księdzu i uważa, że to jest wszystko w porządku, bo to jest ksiądz, to jest wszystko tylko cnotliwe i święte, bo to jest ksiądz, prawda? No mówi, no jak to jest? Przecież ja się czuję zdradzona. A ona mówi, nie, bo ona tylko kocha i to jest czyste. I wolność od uczuć. Ona nie jest wolna od życia uczciowego, które w tym wypadku jest właśnie jest tym skażeniem człowieka, tym zaplątaniem się w siebie, w swoje odczucia. Więc ta wolność jest taka sama u mężczyzn, u celibatariuszy i u ludzi żyjących w małżeństwie. Więzi. A tu jest pewna różnica. My musimy wchodzić we więzi międzyludzkie i w celibacie, bo inaczej byśmy nie byli ludźmi, byśmy byli jakoś okaleczeni. Rzecz polega na tym, że w małżeństwie ta więź jest, te więzi są klarowne i jasne również w porządku dostrzegalnym, powiedzmy, naszymi oczyma, uszami, dostrzegalnie zewnętrznie, bo ta więź dotyczy więzi z człowiekiem. Natomiast ta więź, jeżeli chodzi o... I ona jest niezależna od wiary. Wiara pozwoli pogłębić rozumienie więzi. Ale szereg ludzi niewierzących żyje w małżeństwie i dobrym małżeństwie. Więc natomiast celibat jest zrozumiały tylko w perspektywie wiary. Bez wiary celibat jest, jako wybór życia, jest absurdem. Co innego, jeżeli ktoś nie może zawrzeć małżeństwa, powiedzmy, czy tak wyszło w życiu, czy tak się jego życie potoczyło. Ale i to jest nieraz dużym też cierpieniem dla ludzi, dla mężczyzn, którzy nie znaleźli nikogo, z kim mogliby się związać, znam kobiety też takie, którym ta dziedzina nie weszła w zakres ich historii życia. Więc to nie, ale chodzi o wybór, tak. Ten wybór jest zrozumiały tylko w perspektywie wiary. I dlatego celibatariusz będzie nieszczęśliwy, jeżeli jego wiara jest nieadekwatna do życia, które tłumaczy się tylko wiarą. Napisałem to w książeczce Czy Ty Wierzysz? Tam właśnie mówiłem o problemie rozwoju wiary, również i u osób duchowych. Nasza wiara nie jako wiara przedmiotowa, wiara obiektywna, prawdy wiary, tylko akt wiary, moje wierzę. To wierze się rozwija, to wierze musi się rozwijać. Święty Paweł mówi, byłem dziecięciem, myślałem jak dziecię, mówiłem jak dziecię, gdy stałem się mężem dojrzałym, musiałem porzucić to, co dziecięce. Nasza wiara właśnie dojrzewa, nasz akt wiary, moje wierze musi dojrzewać. Jeżeli to wierze jest niedostatecznie rozwinięte, żeby uzasadnić moje życie, no to wtedy ja żyję w sytuacji nerwicorodnej, że tak powiem, wtedy będzie bardzo wielka bieda w moim życiu. Jak się wyraża ta wiara? Więc u celibatariusza to musi być wiara
Królestwo Niebieskie. To Królestwo Niebieskie to jest Chrystus i to jest Kościół. Jeżeli chodzi o Chrystusa, to dla celibatariusza, zadaniem celibatariusza, tak jak zadaniem małżeństwa było współżycie małżeńskie, tak zadaniem celibatariusza jest życie wewnętrzne, bowiem to życie wewnętrzne jest wyrazem naszej wiary i montuje naszą wiarę i łączy nas nieustannie przedmiotem naszej wiary, jeśli tak wolno powiedzieć, z Chrystusem. To jest modlitwa, Słowo Boże, sakramenty, dobry czyn z wiary płynący, te cztery elementy życia wewnętrznego i Kościół, oddanie ludziom. I widzimy tych ludzi, którzy w taki sposób widzą swój celibat, jako oddanie ludziom, na przykład Matka Teresa z Kalkuty. Ale to są, i ma masę innych świętych, powiedzmy, święty brat Albert, święta Urszula Duchowska i tak dalej. To są ci święci, którzy są oddani po prostu całkowicie ludziom. I ja znam, powiedzmy, tych moich konfratów, kapłanów, którzy są proboszczami, są tak bardzo oddani swoim parafiom, swoim ludziom, są zatroskani o rozmaite problemy, są zatroskani o bezrobocie, a to próbują nieraz pomagać w rozmaitych, prawda, sytuacjach ludziom, są bardzo otwarci na nich. I ci ludzie są w pełni dorośli, są w pełni dojrzali. I wreszcie znak. To, że życie seksualne jest znakiem, upodobnia życie seksualne do mowy. A wmowa ma swoją wartość nie tylko wtedy, kiedy mówię, bo kiedy mówię, to powinienem mieć coś do powiedzenia i umieć to powiedzieć. To jest właśnie problem antykoncepcji. Czy ja wtedy chcę powiedzieć i czy ja umiem to powiedzieć? Czy ten znak jest adekwatny do tego, co chcę powiedzieć? To jest dla mnie problem. Główny problem filozoficzny czy antropologiczny, a i moralny antykoncepcji. I wreszcie wobec tego to samo dotyczy celibatu. Mianowicie w życiu seksualnym nie tylko działanie coś mówi, ale zaniechanie działania coś. I one w powszechnym uszanowaniu na całym świecie. To jest to milczenie seksualne. Wierność. Zaniechanie działania seksualnego kimś tam świadczy o mojej wierności do kogoś tam, prawda? Czyli o moim związku z kimś. Więc wierność nie jest kalectwem człowieka. Ja pamiętam akurat wiązącego pokolenia, które w czasie wojny, ojciec był daleko na wojnie, prawda? Matka była z nami, nas było pięcioro, prawda? I ja pamiętam to, jak matka żyła ojcem i jej wierność mojemu ojcu nie była traktowana jako kalectwo. Tak samo jak odnalazłem jakieś tam listy od ojca, które pisał w czasie, jak to dochodziły te listy, prawda? Ojciec był w Anglii, jaką drogą tam te liściki jakieś pisane na karteczkach dochodziły tutaj do generalnej gubernii, ale jak się troszczył, jak pytał o nas, jak całym problemem jego troski, znowu, czy on się czuł okaleczony tym, jeżeli był wierny mojej matce? Wierność jest bogactwem. I to samo dotyczy celibatu. Jeżeli tutaj właśnie znakiem w celibacie jest znowu ta wstrzemięźliwość, która jest znakiem. Jakim znakiem? Wstrzemięźliwość jest znakiem czego? W związku z Chrystusem, tak jak małżeństwo. To nie jest kalectwo, jak mówią, że celibatariusz jest taki okaleczony, bo on nie może żyć seksualnie. To jest zupełne nieporozumienie. Bo ta wierność małżeństwa, tak samo jak małżeństwo. Małżeństwo to samo, co było powiedziane, że małżeństwo nie decyduje o tym, kim będą jego dzieci. Tak samo zawierając małżeństwo, nikt nie wie z góry, jaka będzie droga jego życia w małżeństwie. Choroba, rozstanie, niemożność podjęcia współżycia ze względów na przykład chorobowych, albo ze względów nawet zdrowotnych. Mówi mi starsza pani 25 lat, to małżeństwo to nie jest taka bardzo starsza. Mówi, ojcze, ja tak mi się chętnie do tego mojego męża przytuliła, a on mi szczerze powiedział, że on jest chory i no, że nie może spełnić moich prośb. Ja muszę mieć wyrozumiałość. Czy ona przewidywała taką sytuację, zawierała małżeństwo? I wobec tego, nigdy my nie wiemy, jak małżeństwo będzie przebiegało. Niemniej jednak właśnie ona jest wierna temu swojemu mężowi. Wierna w tym, że uwzględnia no, jego sytuację. Jak mi powiedziała potem, ja się pytam, a co mam mówić młodym, bo wyście żyli dobrze w waszym małżeństwie? A jeden dla drugiego musi być wyrozumiały. To jest jej recepta na... Otóż oczywiście małżeństwo stare
nie jest powiedziane. Powiedział mi jakiś taki człowiek pracujący bardzo w ochronie życia w Jugosławii, w Chorwacji właściwie teraz. I on mi mówił, ja powiedziałem mojej żonie, jak żeśmy zawierali małżeństwo, że ona jest dla mnie jedyną kobietą i jakbym nigdy nie mógł współżyć seksualnie z powodu jakichś okoliczności, to nikt inny w moje życie nie wejdzie. Tak on rozumiał wierność małżeństwa. I on mówi, do tego musi być gotowy każdy małżeństwo. Dlatego, że nigdy nie wiem, przed jaką sytuacją postawię mi opatrzność. I stąd to wyobrażanie sobie, że małżeństwo właśnie da człowiekowi możliwość działania seksualnego jest tylko wyobrażeniem. Dlatego, że to naprawdę nie zależy bardzo często od małżeństwa. A więc tu jest znakiem związku, czyli to jest kwestia wierności. Celibatariusz nie jest okaleczony przez to, że nie współżyje seksualnie, tylko jest wierny Chrystusowi, wierny Kościołowi i to jest bogactwem. Tak jak w życiu małżeńskim, wierność jest bogactwem miłości małżeńskiej. Ale znowu podkreślam raz jeszcze, że jest problem wiary. Ten celibat jest zrozumiały tylko w perspektywie wiary. Celibat jako wybór. I dlatego troszczyć się, my celibatariusze, musimy troszczyć się o rozwój naszej wiary.